W sobotę 27 kwietnia odbył się w Cieszynie pierwszy charytatywny maraton fitness w ramach akcji Kilometry Dobra, do której w tym roku po raz pierwszy przystąpił ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Cieszynie. Kilometry Dobra to organizacja różnego rodzaju wydarzeń, podczas których zbierane są pieniądze, w tym przypadku na dokończenie budowy nowego ośrodka w Bażanowicach. Wielki finał akcji będzie miał miejsce w maju. 24 maja na rynku w Cieszynie będzie ona połączona również z obchodami Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz jubileuszem 25-lecia istnienia naszego stowarzyszenia i wtedy będzie finał całej kampanii Kilometry Dobra. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będziemy liczyć nasze złotówki, ponieważ nasze złotówki układają się w kilometry. Jeden kilometr to 44 tysiące złotych, więc trochę tego trzeba uzbierać. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, będzie mnóstwo atrakcji, będzie to forma festynu, będą, no może nie będę zdradzać szczegółów, ponieważ będą różne niespodzianki, także serdecznie wszystkich zapraszamy na ten finał, 24 maja. Sobotni maraton rozpoczął się od zajęć dla mam z dziećmi w chustach, ale nie zabrakło również innych propozycji. Każda złotówka się liczy i każde wsparcie, więc liczymy na to, że sponsorzy, gdzieś tam osoby, które będą nas chciały wesprzeć, pojawią się z każdej strony i chcemy dlatego, żeby nas zauważono, między innymi po to jest ten maraton. I w ostatnim czasie myślę, że w Cieszynie też nas było więcej, ponieważ nasze słynne, myślę, że mogę określić, gofry na cieszyńskim rynku pojawiały się bardzo często, a nie tylko raz w roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.